Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec, a ja witam was w kolejnym vlogu, nie wiem, to już będzie pewnie 3458, jak odcinek Mody na Sukces, ze mną oczywiście Marcel. Dzień dobry. Dzisiaj sobie, jak widzicie, podorybeczka trwa z nie tylko jednym case'em, jest jeszcze drugi case, do tego jest jeszcze Zetur. Zetur chyba największy zestaw, a jak sami tutaj możecie dojrzeć, albo i też nie, case'ik Farmal 115U, dobrze mówię? Nie. Kurwa, a już myślałem. Jeździ sobie tutaj z Oberumek, nie? Tak. Oberumek, trójeczka. Zetur ma największy chyba sprzęt. Nie wiem, czy będziecie go teraz widzieli. On tam z tyłu za nami zajeżdża. To jest piąteczka. Piąteczka, podorybeczka. Do tego jeszcze Casey, ten 90 JX. Jeździ sobie z trójką zwykłą. Robota idzie, robota idzie. Ile tu mamy ze 3? 60. 360 hektara robimy tutaj, nie wiem, ze 2. Lepiej po 3 koczy godzin, ale wiecie, przez połowę czasu na dwa case'y tylko była robota. Niedawno dopiero dojechał dziadek ze turem i robota już idzie. Powiem wam, no dobrze w tym roku, bardzo fajnie, bo ciągle popaduje, aleś poszedł tutaj pięknie bokiem, ciągle popaduje i ta ziemia jest naprawdę wilgotna, więc podorywka jak żadnego prawie roku, można tak powiedzieć, idzie doskonale. Kurde, szkoda, że akurat teraz nie lecimy. Ciebie jakbyś teraz... Nie, ty masz to robić, nie? A nie, a jeździ się tu. Bo wcześniej jeździliśmy jeden za drugim, ogólnie nagrywałem film. Trochę się trzeba było odsyrsować, trochę pobiegać po polu, trochę ponagrywać. Nie powiem, bardzo fajnie, bo mam około pół godziny materiału. Jak nie więcej, troszeczkę teraz chwila odpoczynku. Mówię, akurat siedzimy, nagramy sobie jakiegoś vloga. Ogólnie chyba vlog będzie o wiele szybciej niż film, bo nie wiem, jak jeszcze z kanałem, czy ja będę stawiał tutaj te filmy teraz zamiast na główny kanał Mafisol, czy zrobię kolejny, czy nie wiem, czy mi się uda odzyskać, nie mam pojęcia, zobaczymy, jak to wyjdzie, kiedy to będzie wstawione, bo jak sami ostatnio wiecie, te vlogi są dość często, prawie z każdej pracy, jak mam tylko chwilę, uda mi się, to nagrywam. Najczęściej te vlogi są u mnie nagrywane, bo wiecie, nie ma kto nagrać, to sobie chociaż vloga jakiegoś zawsze rąbnę. Teraz Marcel tutaj robi swoją część, tam na boku robią mu akurat takiego klina. Wiecie, droga idzie po ukosie, trzeba trochę porobić. Ogólnie po żniwach, nie Marcelo? Po żniwach. Jeszcze trochę spracować. No ale już chyba najważniejsze, że wszystko ścięte. U nas w miarę, powiem wam, że wróciłem od Brączka. Właśnie, bo to jest pierwszy dzień, gdy wróciłem od Brączka. I można powiedzieć, że nie wiem, może ze 4 pola widziałem z 5, które są w ogóle nie ścięte jeszcze. Tak to u każdego jest, prawie podorybeczka porobiona już, nawet zbronowane. Także no robota festu widać u nas idzie. U Brączka niestety nie było aż tak fajnie i nie udało nam się nagrać totalnie nic. Dzień padało, ulewa przyszła taka, że głowa mała. Jak ktoś ogląda tam właśnie Joker Fan u Adriana, tam co do Agrotermu mieliśmy jechać, kurwa, przyszła taka ulewa, że jestem po prostu siny. Do nas już do Obytowa wtedy resztówka tylko przyszła. Więc powiem ci, że z pogodą u nas to widzę, chyba było naprawdę dość spoko dla rolników i wszystko pocieli. Tam u Brączka jest taka już lipa, ja pierdolę się napierdalają. Widzisz to? Szkoda, że wam nie mogę pokazać, bo nie będziecie tego widzieć. Sin, nigdy nie widziałem, że się zające się tukły. Lol? Beka w sumie. One tu godzinę gdzieś sobie stały na polu. Ja tu, no, tu jak staliśmy tu chwilę. Czekajcie. O, chyba go. O, teraz będzie chyba idealno, picabello. Stały sobie na polu i patrzyły, co my robimy, bo tu chwilę przerwy mieliśmy, postaliśmy, pogadaliśmy. Nie widziałem. A one teraz zaczęły się napadać. Nie wiem, pewnie jakoś alfa nie zawrócili. Jakaś walka o samicę. I kontynuując, więc mówię... Albo o samce. No tak, w tych czasach nie wiadomo. Także nie powiem, pogoda nam tutaj dopisała, a u Brączka, jeśli jeszcze tak popada kilka dni, to ja nie wiem, u niektórych to nie będzie po co wjeżdżać w te pola, bo tak poprzerastało zielsko, się porobiło tak zielono na polach, że to jest jakaś masakra. Uwierzcie, że naprawdę tam teraz warunki w ogóle nie sprzyjają do żniw i może w Mokrzynie szarpnęli tylko z 20 tych hektarów. A tak to wszystko stoi, kombajny przygotowane, ukat, pratecznic, nie udało się nagrać, kompletne zero nagrałem w Bytowie i okolicach. Przyjechałem do nas, na całe szczęście roboty jest to niemiara, w poniedziałek przychodzi już do mnie wapno, bo już zamówiliśmy, także jakaś akcja z wapna, może jakiś vlog się pojawi, jeszcze nie wiem, jak to będziemy rozrzucać, czy będę zamawiał, żeby mi ktoś to rozwiózł, czy ja będę się męczył piastem, tego jeszcze nie wiem, zobaczymy. W ogóle nie wapno też?
też. A czym rozrzucacie? Piastem. Piastem? Macie swojego piasta? Nie, swojego nie. Kawczyńskiego tamtego. A nie, tak daleko to nie będę prowadził. To załatwię coś niedaleko. Tak już tam bokiem szedł. Więc niedługo akcja wapno, akcja obornik, no tak, będziemy niedługo wozić obornik od was. To też jakiś vlog na pewno poleci, bo to troszkę więcej z transportu będzie. Więc obornik, no ten obornik to pewnie jakoś niedługo będzie wozić. Bo tam to macie coś, nie? Macie. No to po obornik to już niedługo przyjadę, to vloga będziecie mieli. Obornik sobie przed chatą postanowiłem, że rozwieziemy. Większa trochę dawka pójdzie, a na resztę robimy wapno, bo jednak wapno lepiej tam, wiecie, dla ziemi zrobi niż ten obornik, jak tyle lat nic nie było. Więc roboty jest co niemiara, ja też tam będę miał niedługo, może na testach właśnie jestem w trakcie rozmów o pług talerzowy za TMP, o którym już kiedyś wam wspominałem, jestem ciekawy jak to się spisze. Niby zapotrzebowanie tam 70-80 koni, 50 z przednim też targała, myślę, że 60 jakoś powinna sobie poradzić z racji tego, że nie jest sucho. I w tym roku naprawdę wszystko lekko idzie. W tym roku nawet jak tata już tam troszeczkę widziałem, bo wróciłem od Bączka, wjechał tym Ala naszym gruberkiem, jeszcze nie powymieniał łap, może tylko dwie, naprawdę robotę robi. Dzisiaj mieliśmy jechać do Strzelec, zakupić tam właśnie te końcówki, ale tata postanowił, że coś jeszcze wymyśli. Jak nie wymyśli nic, to pojedziemy kupić te końcówki i zobaczymy właśnie jak z tym wapnem. Właśnie słuchaj, pamiętam jak zawsze wapno by na ściernisko, no. Czy po podoliwce dopiero. Czekaj, jak było w ostatnim roku. Właśnie rozwinąłem, czy tam w necie niektórzy nie robią, tak? No właśnie. Na podorywkę. No. No i tak właśnie w tacie też mówiłem, że lepiej by było zrobić to chyba na podorywkę i później to nawet zbronować, nie? Zmieszać to z ziemią i wiadomo, później pójdzie orka i tyle. No bo tak kminie właśnie teraz, jak rzuci się na to wapno, to się przyora. Później znowu pójdzie orka, to nie wiadomo, czy tego nie przyniesie. Nie, albo wyorasz. Albo później, żebym tego właśnie też nie wyora, bo to wiecie, jak to u nas jest, raz punkt wejdzie, raz nie, bo tu glina, to trochę to i trzeba to właśnie pomyśleć, bo czytałem trochę w necie, jedni robią tak, drudzy tak, dlatego też warto spytać rolnika. Mówię u nas wapno, ja nie pamiętam, chyba za moich czasów, nie no, może było jak byłem mały, to wapno było, bo jak buraki się miało, to się wapnowało. Ja zawsze po burakach, po tej kukurydzy, po rzepakach już było właśnie ten taki, jakby to powiedzieć, nawożenie już było całkiem w porządku, całkiem fest. No ale od paru lat już się tego nie robi, same zboża tylko raz pszenicę, raz to, więc nie ma żadnego tego płodozmianu tak zwanego. No dobra, to nie chciałeś mi wjeżdża. O, teraz wreszcie jak widzicie, robota już jeden na drugiego będzie teraz wjeżdżał. Nie, naprawdę robota idzie fajnie. Dziadek, kurde, jak tak popatrzyłem, to kejsami tak się wloką, można powiedzieć, ale dziadek tam ładnie popylał z tym. No bo on na obrociach tylko zaoszczędzał. No, powiem ci, że no naprawdę dziadek tam dole podnosi jazda. I idzie, zobaczcie jak poszedł. Ruszyła maszyna, nic nie zatrzyma. Mam nadzieję, że będziecie słyszeć, będziecie widzieć. Nie wiem ile minut, bo mi wszystko drga, ale mam nadzieję, że chociaż zdążę jakiegoś tutaj vloga romnąć, tak żeby... Jo, tu skończyć, na tym ja będę zwijał chatę. Zmienię bieg, bo to za bardzo trzęsie. Powiedz mi jak się spisuje właśnie, bo przecież wy pamiętacie na tym kanale, tak, na tym kanale filmik nie jest usunięty, na tym kanale jak był Brączek w lutym, w ferie, byliśmy u Marcela jak właśnie był nowy nabytek. Właśnie w tym nowym nabytku my teraz siedzimy. Powiedz mi jak się spisuje przez ten czas. Tylko serwis, nic więcej. Znaczy serwis, tak dobrze mówię? No. Nic więcej. Serio? Ideolo. No to super. Jedna wada była, ale to chyba z winy... Nie wiem czego. Przy oleju. Aha. To nic takiego poważniejszego chyba. Ten. Wąż odelej, o. No to nic takiego poważniejszego. I tyle. I tak to nic poza tym. Aha, no to paliwo się leje i jedzie. No, czyli mało pali z tego co słyszałem. Ostatnio zalany pewny to ze 3 dni jeździł. Jeździł i robił cały czas można powiedzieć, także no jak na razie jest całkiem w porządku, no ale jest nowy, tak, no to nie, jak jeżeli by w ciągu pół roku, tak dobrze mówię, no jak by było około pół roku, jeżeli by miał się psuć, to by było coś nie tak. Jeden Casey bardzo dobry, ten to jest godny polecenia, bo i pan Krzysiu ma tego samego 90 JX jak i Marcel i jest godny polecenia, wiele lat był, znaczy już 4? No ponad 4 lata, już pamiętam jak wtedy, czekaj, jaki to był film? Obornik i orka, odpalamy za torka? No. Jo, to taki film, jak pamiętacie, ma pisolec, Boże, kupę lat temu, nie wiem, te 3 lata temu to gdzieś było, ten też właśnie orka była tym. Poczekaj, dziadek, coś?
Wielką szkibę za głęboko jagier. Zmielić za to. Już. Dalej co robisz? Nie podnoś, już podniosłem na podniesiaczu. Ale co, na razie grubie nie będzie. Nie trzeba. Nie, nie trzeba. Wydawało się, że dobrze. Przy takim to nie trzeba wychodzić. Dobra, i my lecimy dalej. Tata pojechał znowu rozrywać. No teraz strefy. Także no w tym roku mam nadzieję, że udałoby mi się ten punkt załatwić. Chciałbym przetestować to cudeńko. Na Afrykę poszło bardzo, bardzo dużo tysięcy sztuk, jak to tam w APMP nam wspominali. Także no, niektórzy tam rolnicy to mają właśnie i są zadowoleni z tego. Jestem ciekawy, bo ten talerz jest kurwa wielkości mojej opony przedniej od 60, nie? Także widziałem, ten pług naprawdę robi wrażenie. Myślałem troszeczkę, że to jest mniejszy. A jak to działa? Jak to działa, to jest, ma też, ma coś takie, jest rama jak od pługa normalnie, nie? I teraz masz na tej ramie różne mocowania, że na kąt talerza możesz przestawiać. Możesz przestawiać kąt talerza w sensie, że możesz zrobić go tak, nie? Ale możesz też zrobić, żeby był bardziej przechylony. I to talerze są tak jak w talerzówce, są pod kątem wygięte lekko, nie? To są, no mówię, talerze są duże, bo no wielkości koła od 60, no całego oczywiście z oponą, także jest robota przy tym. I teraz zależy jak sobie tam chcesz, wiadomo, na orkę to będziesz bardziej sobie musiał wziąć pod tym kątem, a na podorywkę nie aż tak bardzo, tylko żeby bardziej przewrócić, żeby to obróciło nam. I nie trzeba było głęboko tego opuszczać, także no naprawdę całkiem w porządku, taki talerz niedużo też kosztuje, więc mówię w razie jak pęknie, ale on nie powinien pęknąć, bo talerz jak jest pod kątem i on się kręci, on ominie sobie kamień, więc naprawdę musiałby gdzieś totalnie dostać się dość dziwnie, aby pęknął ten talerz, także no eksploatacja takiego pługu jest naprawdę tania. I już kilku tam rolników właśnie zakupiło i dość fajnie mówią, że im się tym pracuje, więc ja chciałem sprawdzić, bo to mi się wydaje, że taki do podorywki by był idealny, bo czym szybciej ty będziesz jeździł, tym będzie ładnie to kryło. No mówię, w tym roku dobrze, bo jest mokro i jak ten pług wejdzie, to mi się wydaje, że powinien iść, bo gorzej, jeżeli będzie glina, mi się wydaje, że taki talerz może się omykać i niestety nic z tym nie zrobi. Dlatego no też pożyjemy, zobaczymy, mam nadzieję, że uda mi się, bo już mowa o tym pługu była już dawno, dawno w lutym, tam bo to na razie na testy. Tak, bardzo. Wiesz, no ja też miałem i od nich tą bułkę na testy, ja bardzo polecam, bo naprawdę powiem ci, malowanie mają zajebiste, nie? Wykonanie maszyn, oni po swojemu robią maszyny, nie? Mają swoje tam zastosowania, swój pomysł na te maszyny i wszystko robią sami. Wiesz, oni zaczęli teraz w uprawowe wchodzić, agregaty itp. Także naprawdę firma się rozwija i dobrze, że mamy taki kontakt z tą firmą, więc teraz będzie można... No co myślisz, jedziesz jeszcze? Chyba nie. Szczerze to chyba nie, bo dziadek tam sobie zrobi pokrzycza albo przejedzie w ton. Nie wiem, dobra, jadę. A ty jedziesz do taty, nie? No. Jedziemy jeszcze chwilę do taty, jeszcze chwilkę tutaj będę, już więcej raczej chyba nic mi się nie uda nagrać. Ile ja już tu jestem? No trochę jestem. No jak jechaliśmy to przecież. Trochę jestem, jadę zaraz. Jadę do dziewczyny, bo wyjeżdża w góry, więc będę miał w następnym tygodniu więcej czasu do nagrywania. Także kwit. Mamy w następnym tygodniu też obornik rozwodzimy. No, to się wpadnie, to się nagra. To się coś tam jeszcze... No, coś się... Nowym rozrzutnik. No właśnie, nowy rozrzutnik też Marcel ma. Co to jest? Poczekaj, to jest cynkowety? Nie. Nie wiem, chińska firma. No, coś innego, nie? Spoko bardzo. Właśnie rozwodzili się ogólnie, nie? No ja widziałem film, przecież coś tam mi się mydli w oczach. Więc też by się nagrało, czemu nie? U mnie ciekawe, ja pierdzieję, tego rozrzutnika to zawsze używam na 3 razy w roku, bo to jest parę świnek, to co do tego obornika jest, nie? Jak nie, no w tym roku mamy zamiar przyczepę kupić, burty całe, to by się zdjęło z przyczepy te burty, zrobiło do rozrzutnika i by się rozrzutnik odpisało. My mamy prawie jak nowkę rozrzutników. Chcecie to sprzedać, nie? No właśnie, ja ogólnie niedługo podjadę do Marcela, bo tu słyszałem, że kilka fajnych maszyn będzie na sprzedaż u Marcela. A, tu chyba... Poczekać chwilę. Nic nie zrobimy, bo taki mały kawałek tata musi rozorać. Odpoczyneczku. Więc wpadniemy w niedługim czasie i jakieś zjonka tam na fejsa polecą, może ktoś się skusi na coś. Ja raczej no nie wiem, rozrzutnik ja mam swój dobry, wystarczy go tylko trochę podrobić, bo wszystko w nim działa, więc raczej nie będę się tam na niego napalał. A myślę, że spokojnie kupcy znajdzie. Teraz ludzie kupują te mniejsze sprzęty.
Przecież teraz w cenie jak 60, 30 jak stoją. W ogóle 30 niektóre są droższe niż 60, no bo ludziom są potrzebne takie ciągniki, które mało palą. A na przykład do jakiejś tam obory, czy jakieś tam wiesz, przy domu coś porobić, to każdy to kupuje, nie? Nawet jak ktoś tam ma trochę sadownictwa, coś w tym stylu się kręci, jakieś tam warzywnictwo, to często właśnie ludzie biorą się za taki sprzęcior. Ale tu kawał pola wychodzi. No wyszło. Tu jest szeroko. Nie, ale ładna podorybeczka. Kto poprzeć jaki będzie robił dziadek? Tak. Jo. Idzie robota taki. My w tamtym roku myśleliśmy, czy nie kupić takiego pługu właśnie pod podorywkę. Ale tak właśnie wzięliśmy te z tym trochę goberkiem, raz pożyczyliśmy talerzówkę, ale pociała mi pesz, tylko jeszcze gorzej było po tej talerzówce. Później poszły opryski, no to jeszcze w miarę z tym peżem. No, będzie słychać. Będzie chyba słychać. Kejsiak podjechał. Tamten jest o wiele ciszy. No jest. A jak ten tak. To ryczy jak... Ale kurde, nie, ujęcie mam fajne ujęcia mam ponagrywane, mam nadzieję, że film wam się spodoba, dawno nic nie kleiłem. Mam trzy filmy do zrobienia, mam też filmy z tamtego roku jeszcze nie porobione, chyba z 5 albo 6 filmów, człowieku, ja mam około 100 giga materiału nagranego, z których nie mam zrobionych jeszcze filmów. Ja mam chyba z 2 lat jeszcze jakiś tam wywóz obornika z kurnika, jak Brączek był w wakacje rok albo 2 lata temu, także no naprawdę... Daj trochę materiału, to ci posklejam. Jo, mogę ci kiedy dać, jak nie będę miał już nic z tego zrobić. Zobaczę, piszcie, czy byście chcieli w ogóle takie, ale nie wiem, czy też chciałbym się z tego coś już robić, bo pamiętacie, jeszcze jakaś tam jakość była ciekawa, jaka tam była w ogóle, bo już nie pamiętam nawet. I te ujęcia. A też trzeba pomyśleć, jak to tam wyjdzie z tym kanałem, jak nie, to mam 3 filmy. Mam pierwszy, by poleciał prawdopodobnie u mnie żniwa. Albo żniwa już sobie zostawię, bo tych vlogów ode mnie ze żniw poleciało sporo. Jeden vlog już ma 200 tysięcy, drugi ma 150. Także no, żniwa wam się u mnie spodobały. Także może ze żniwami z filmem by sobie poczekał i na przykład tak takie wspomnienie sobie zrobił za jakiś tam miesiąc, dwa, a romno bym sobie, bo mam albo tą podorybeczkę, albo mam cięcie żyta, które nagrywałem już kilka miesięcy temu, ale nie miałem czasu, żeby się za to zebrać. Miesięcy? No, ty cięcie żyta na kiszonkę to było... A, na kiszonkę. No, a nie powiedziałem? Nie. A, no to jak byli chłopaki właśnie z tego, z Łowicza. Tymi zestawami to właśnie nagrywałem tą kiszonkę, nie mam się kiedy za to zabrać. Ciągle co jakąś nutę znajdę, to później ona mi się albo gdzieś zgubi, albo przestaje mi się podobać i tak jak na razie nie mogę nic ciekawego znaleźć. Także pożyjemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Już się przeciąta, ojo, już odolewuje taki ten podpryszniaczek, więc wyruszamy i lecimy. Dużo macie? Wszystko podorywka i leci, czy nie? Pewno to. Tylko jeszcze obornik najpierw na niektóre, nie? No to w tym roku ile kukurydzy? 18 jest chyba. A buraka? Z piątka? Nic. W tym roku koniec z burakami? Tak, nie opłaca się. Nie opłaca, nie? Jeszcze jak była ta w Krośniewicach ta cukrownia, to jeszcze się i mi opłacało i u mnie rolników, bo sporo co mieli buraki. Jak zlikwidowali nam cukrownię w Krośniewicach, tak się buraki pokończyły, bo za transport, za to wszystko, jeszcze sam sobie nawet... Na minus wychodzi. No, na minus się wychodzi w tych czasach, bo jeszcze rok temu pamiętam, jaka była bida z burakami. Ja pierdzielę, jak ta susza przyszła, to była totalna masakra. Buraczki to były, nie wiem, jak piąska. To nic, w tym roku jest rok buraka i kukurydzy, można tak powiedzieć, bo pada co 2 dni i jeszcze... Aczkolwiek u nas tu to słaba kukurydza jest. Jest słaba. Jest. Znaczy, kurde, u nas Wasiak ma dobrą, Wasiak ma zajebistą, ale gnojowicy ile poszło. I obornika. Gnojowica, obornik, człowiek, on ma każdą kukurydzę. Taka, nie? No człowieku, od mojego równa z moim kombajnem, nie? Z Daszkiem. Aha, czyli 3 metry? No, będzie. No ale dostałem te zdjęcia od chłopaków z Łowicza. Jak są wrota i garaż, nie? No to do dachu dosięga. Nie wiem, 3,5 do 4, nie wiem, ja w życiu takiej kukurydzy nie widziałem, nie? Jak on przy niej stanął, to jest 1/3 kukurydzy, no nie, no 1/3 może nie, no ale tak z 2,5 gdzieś wysokości człowieka, nie, jest jeszcze wyższa. Także no kukurydze no w tym roku o wiele lepsze też na masę i na wszystko pójdzie, też i kolby są no naprawdę... No właśnie, ciekawe ile kolb mają na tej wysokości, czy 2, czy 3, bo my trzy. Akurat 3, bo liczy, akurat na tej co widziałem na zdjęciu miała 3, nie? No ale po 3-4, no. No, także no, ale u nich to prawdopodobnie będzie szła na masę, nie? Na kiszonkę, także chyba już teraz będziemy jechać. Jo, już ruszamy. Także no powiem wam, no naprawdę, no w tym roku kukurydza i zobaczycie, że to z rolnictwem będzie tak, gdy ludzie, bo tak jest u nas na wsi, bynajmniej na innych wsiach też, zobaczą teraz, że o kurwa kukurydza wypaliła, tak. Buraki wypaliły, napalą w następnym roku, będzie kasa w tym roku, bo kto tam będzie miał, to będzie miał kasę z tego. Ludzie zobaczą, że trochę kasy za to wpadło, wszyscy nagle rzucą się na kukurydzę, na buraki.
I przyjdzie susza, przyjdzie susza i chuj tak zwane, albo też będzie niska cena, bo będzie tego towaru dużo. U nas tak jest, bo tylko coś komuś wypali, tak nagle wszyscy się na to rzucają, a później jest jedna wielka lipa i każdy bankrutuje. Także no nie powiem, to rolnictwo z roku na rok jest coraz gorsze, bynajmniej u nas w okolicy. Możecie pisać jak jest u was, każdy patrzy się na każdego. Biorą te kredyty, kupują te maszyny, mimo że nie mają hektarów, a później to się takie rzeczy dzieją, że daj kasę ludzie, spokój, szkoda gadać. Także no mówię, w tym roku no naprawdę jedynie kukurydza i to wypaliła, bo zboże, jak i wiem u Marcela, też nie za ciekawie, jedynie to ta pszenica troszeczkę wam naprawdę wypaliła. Pszenica ładnie, tak. Pszenica wam wypaliła, no tylko i teraz pszenica. Teraz u mnie jest mankament, bo nie wiadomo czy zimowe, czy wiosenne. Nigdy wiosenne nie odda tak jak zimowe, a z zimowym jest tak, że jak wymarznie, to już jest. No i teraz na zimowe no jest nakład, bo my kupowaliśmy z centrali, także no nie wiadomo, nie wiemy po prostu co zrobić. Wiem, że w tym roku na pewno będziemy dużo mieszanki, bo mieszanka ładnie mi sypała. Mieszanka co roku, nie wiem na jakiej, na najgorszej ziemi bym u siebie nie zasiał. Mieszanka mi sypnęła 3,5, no, z niecałego hektara, także jest naprawdę, to jest sporo. Więc na pewno mieszanka będzie ze 2-3 hektary, nawet ze 4 mi się wydaje, że możemy pocisnąć. No ale no co chcesz, sypie ale tanio, nie? No sypie ale tanio, ale chociaż sypie, nie? No jest, a kurwa, nie martwi się, i ty, i nie trzeba takich dużo oprysków i nawozów, a na pszenicę my nasypaliśmy tyle nawozu, bo kurde, pszenica to trzeba sypnąć. No i co z tego, nic nie było. Nic nie było, były takie prace, że dajcie spokój, zresztą cały widzieliście na poprzednich vlogach. Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja. To pole to małe, ile będzie miało? 70 arów? No, nie ma trochę w terenie na pewno. Nie ma na pewno, to będzie takie jak u mnie kochaty. Bo ty byłeś u mnie jak prasowaliście? Nie. A, kurde. Miałem ja jechać prasować, ale... Jo, jak mnie nie było... Na się drniła. Jo, i ma pyta prasować? Nie, z tatą. A, ja już myślałem. Bo nie miałem gdzie usiąść. Tak to bym pojechał. A i tak twoja ma siedziała w domu u mnie z moją mamą, gadały. Słyszałem co tak tam i tam powiadał. No jak ja bym, wiesz, jak ja bym był w chacie, to byśmy jakiego vloga nagrali, ale niestety no tutaj terminy goniły, pogoda była dobra, to Marte przyjechał i sprasował, bo tą słomę, którą na filmikach widzieliście, nie dawałem na sieczkę, tylko na słomę. Wiem, że będą na belki, to oczywiście Marcel zabrał, sprasował, zabrał, teraz wymieniamy się za obornik. No i w tym roku słoma droga, bo mało. Więc ktoś, kto ma dużo krów i potrzebuje tej słomy sporo, to cierpi, bo trzeba za tą słomę troszeczkę wybulić. A ci, co nie mają krów, a mają hektary i mają słomę, to troszeczkę sobie zarobią. Więc mówię, no z roku na rok nie wiadomo, na czym człowiek wyjdzie, na plus. Czasami na jakimś badziewiu idzie się wzbogacić, nie wiem, na przykład jedną bym sobie, tak przypuśćmy, lucernę, jakąś kończynę, teraz ze 2-3 hektary, mimo że nie ma krów, sprzedałbym to. I ludzie, jest popyt, bo ktoś, kto nie ma krowa w tym roku, to tak te trawy, te pokosy nie są jakieś tam ala zajebiste. Ale lepsze jak w tamtym roku. Ale lepsze wiadomo niż w tamtym roku, ale ludzie chcą narobić tych balotów, bo w tamtym roku była taka bieda, że ludzie dawali co popadnie, co tam się tylko urodziło. Więc no naprawdę, nie wiadomo z tym rolnictwem, dobrze są te dopłaty, powiem jedynie tyle. Jakby nie było dopłat, to mi się wydaje, że mali rolnicy i ktoś, kto ma tam jeszcze kredyty i duże maszyny nowe, to jeszcze by zostali, bo by musieli to pospłacać, jakoś coś z tym zrobić, a taki mały rolnik to nie ma mowy. Nie ma totalnie mowy, bo my w tym roku, gdyby nie kombajn, nie wiem czy wyszlibyśmy na zero. Także no jedynie jeszcze ostatnia szansa. Ale oni do tego dążą. No dążą do tego, bo tam już słyszałem, już w tamtym roku mieli, że zabierają te dopłaty. Jak zabiorą, to rolnictwo w Polsce upadnie. Oni wolą kurwa z zagranicy sobie ściągnąć, niż wziąć od polskich rolników. Tak jak u Brączka, wczoraj byliśmy, idziemy sobie przez miasto, stoi kurwa jakiś, nie wiem, nie wiem jak kiosk wygląda, nie? No. Świeże mleko, 2 zł za litr. Ale to rolnik czy nie? Nie, stoi sobie człowieku automat. No, automat jak kurwa do Coca-Coli, do batonów, tylko troszkę większy, nie? Fakt, że tam 3-4 razy dziennie przyjeżdża normalnie mleczarka ze świeżym mlekiem i to. Ale płaci się za mleko 2 zł za litr. A rolnik dostanie ile? 80? Złotówkę nieco. No, ale dobrze. Ci, co mają więcej mleka. A ktoś jak ma mało mleka, po 80 groszy za mleko się dostaje. Tak jest u nas w okolicy, więc piszcie jak jest też u was. Więc to jest lipa totalna i zobaczcie jak sklepy zarabiają na tym, więc oni wolą sobie tam ściągnąć za granicę to mleko też za jakąś tam cenę i wziąć polskiego rolnika. No i takie to jest kurwa myślenia naszej Unii.
Ale my na to myśleliśmy też postawić sobie jakąś podziarkę i sprzedawać pod 2 złote nawet. Człowieku, schodziło powiem ci, że ja jak zlikwidowałem krowy, brałem od ciotki mleko i też 2 złote, tylko że ja za butelki 2-litrowe, nie? I kurde, mleko wiadomo wtedy swoje, żadnych konserwantów, nic innego. Wtedy prosto mleko z basenu, to nie powiem, no takie mleczko jest idealne. Także no to powiem, nie głupia sprawa, nie? Jakbyście gdzieś koło sklepu, mi się wydaje, takie coś postawić, nie? I to nie głupia sprawa, bo ludzie jakby przychodzili potem, mi się wydaje, że lepiej by to schodziło niż normalne mleko z kartonu czy tam z butelki. Bo zawsze takie świeże mleko jest o wiele, wiele lepsze. Także no mówię, no to rolnictwo z roku na rok jest coraz gorsze. My w tym roku jeszcze postanowiliśmy dołożyć. Dobrze z tym obornikiem wyszło, to jeszcze nie wyjdzie nam tak tragicznie, bo tylko transport, troszkę to wapno. Wapno też nie jest dość drogie. Jak to wapno nic nie poradzi, ani obornik, to już po prostu nie wiem u nas co jest. Upadają. Co z nie tak. Jeszcze... No nie tylko u ciebie pewnie jest. No nie, bo sąsiad też zajebiste nakłady miał na zboże, a ściągnął kurwa dwukółkę, nie? To po prostu aż się płakać chciał, naprawdę, bo siny byłem. Pojechał na pole i ściągnęli tylko taką dwukółeczkę malutką, kurwa. No fakt, że była prawie pełna, nie? Ale to co to tam weszło? I to jest tylko tyle, nie? Jeszcze w tym roku chcę właśnie... Bo u mnie też jest może problem, że wymarzło dużo przez to i też nie zakorzeniło się tak, że u mnie troszkę z siewnikiem jest problem, już ten siewnik trzeba byłoby części powymieniać. Dużo jest na wierzchu i chcemy wałować. Chcemy zobaczyć jak to wyjdzie, bo wtedy wiesz, jak wały, to ta ziemia się zgadza, trochę tam przy... Wiesz, inaczej to jest inne wtedy... Czekaj, jak to się mówi, wschody są zboża. Też to zboże później, troszkę później wzrasta, ale równiejsze jest. Więc zobaczymy, no te wały mam tam już jakieś na oku, siewnik mam też na oku. Także zobaczymy jak to wyjdzie. Haszysz tylko. Jo, tylko trzeba haszysz, ale z tego to tam niedługo przyjdzie kasa za zboże. Ale co to tam tego będzie? No więc... Zboże po ile słyszałeś? No my sprzedawaliśmy po 60 pszenicę. To nie dość, że w tym roku jest mało, to i mało płaca. Bo w tamtym roku sprzedawałem, było 65 plus VAT chyba, a w tym roku 60 plus VAT. No coś w tym stylu, a pszenżyto sprzedałem po 49. No coś w tym stylu, także... Co ciekawe jak mieszanka, bo pewnie to by się jeszcze najlepiej opatrzyło, nawet jakby była po 40. No, to mieszanki to, ładnie sypią. To mieszanki u każdego ładnie sypią, także no w tym roku, znaczy w ubiegłym, w następnym będzie właśnie sporo mieszanki. Dobra, wprawdzie co mieliśmy pogadać, to sobie pogadaliśmy. Jakieś vlogi już niebawem, także żebyśmy nie wszystkiego nie opowiedzieli wam co tu się u nas dzieje, to będziemy sobie rozmawiać prawdopodobnie na oborniku, bo padniemy sobie do Marcela na obornik albo jeszcze na jakąś tam pracę, którą będzie miał tu Marcel w polu, będziemy w kontakcie. Także co kochani, ja wam dziękuję za uwagę, a tu widzę, że tu jest prawie 30 minut, także no nam wyszedł taki vlog z dupy można powiedzieć, także jeszcze raz dziękuję wam serdecznie za uwagę, do kolejnego vloga, na razie, trzymajcie się, cześć! Siemaneczko!